Hej, cześć wszystkim, ja jestem Rafał Zawadzki i witam Was dzisiaj w Q&A, które miało zostać nagrane już na początku sierpnia, jednakże troszkę wszystko się przedłużyło. Teraz właśnie pojawia się ten film, ale jak wcześniej zapowiedziałem, no to koniecznie musi się pojawić te Q&A. No i dzisiaj postanowiłem na wszystkie pytania odpowiedzieć. Za chwilkę pójdziemy do domku, odpalę laptopa, no i właśnie wszystkie komentarze, wszystkie pytania oczywiście przeczytam, odpowiem. No i jeżeli Wam się ten odcinek spodoba, oczywiście dziękuję za łapkę. Pozdrawiam wszystkich widzów. Dziękuję oraz za wszystkie nowe subskrypcje, które teraz niedawno właśnie wpadły. No i myślę, że zaczynamy. I moi drodzy, w tym momencie już jesteśmy tutaj pod filmem z zapowiedzi Q&A, którą oczywiście dodałem 27 lipca, no ale niestety troszkę się to przedłużyło. No i oczywiście 19 łapek, dziękuję za wszystkie łapki i przejdźmy do przeczytania wszystkich pytań oraz komentarzy. Na samym początku oczywiście pytanie od Zakapiora PRL. Likę 6, łapka do góry. Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam Zakapiora. I następne pytanie. Pytania od Kuby K10. Pierwsze pytanie. Piłka nożna czy śpiewanie? Ze śpiewania zazwyczaj nie byłem nigdy jakoś mega dobry, więc myślę, że tutaj jedynie piłka nożna. W piłkę lubiłem grać. Ale teraz obecnie to tak nie mam zbytnio czasu, żeby sobie w piłkę grać, a teraz już na pewno, przynajmniej na razie. Ale bardziej piłka nożna. Drugie pytanie. Jaką zwykle miałeś ocenę w szkołach z plastyki? No, była to zazwyczaj piątka, raz była czwórka, kilka też razy chyba była szóstka, ale teraz już nie pamiętam dokładnie. Ale właśnie takie oceny, jeśli chodzi tutaj o plastykę, to właśnie miałem. Zawsze panie nauczycielki mówiły mi, że bardzo ładnie rysuję. No i maluję. Malować tak może mniej lubiłem, bardziej lubiłem rysować i najczęściej właśnie postacie z kreskówek, nawet na lekcjach w zeszycie, chociaż to nie była plastyka, to się rysowało. To były czasy. Trzecie pytanie. Kiedy wbijesz 1000 subskrypcji? Zamierzasz zarabiać na filmach? Do 1000 brakuje mi jeszcze tam kilku groszy. Mam chyba 970, coś tam było ostatnio, tak zerkałem. I może w tym roku uda mi się dobić do 1000. Co jakiś czas ktoś nowy zasubskrybuje kanał i oczywiście bardzo za to dziękuję. No ale zarabiać na filmach nie zastanawiałem się nad tym, ale chyba raczej nie. Ze względu, że i tak tworzę ten kanał tylko i wyłącznie dla rozrywki, no i z pasji do nagrywania, ponieważ lubię nagrywać, lubię się dzielić moimi opiniami oraz wrażeniami z poszczególnych na przykład filmów, takich jak unboxingi, recenzje, opowiadać, prezentować, czy warto kupić, jak to wygląda. No i właśnie dlatego właśnie zacząłem nagrywać na YouTubie i tworzyć go. W końcu wiadomo, że YouTuba tworzy miliony twórców. Jedna osoba nie stworzy takiego serwisu. Czwarte pytanie. Jaką techniką najbardziej lubisz rysować? Pozdrawiam. Tak szczerze to, jeśli chodzi o technikę do rysowania, to nie używam żadnej techniki. Tak jak rysuję, to praktycznie sam od siebie, bym powiedział. Na początku zerkam na rysunek lub po prostu zdjęcie postaci, którą chcę narysować. Staram się zapamiętać mniej więcej szczegóły. Ewentualnie zawsze tam co jakiś czas sobie zerkam. No bo wiadomo, że jeśli chodzi tutaj o narysowanie jakiejś postaci z kreskówki, to zazwyczaj patrzę na to na grafice choćby. No i właśnie na początku staram się naszkicować wybraną postać, aby to potem wszystko miało ręce i nogi, aby nie było tak, że głowa jest większa, a nogi mniejsze. Najlepiej właśnie zacząć od szkicu, a potem po prostu najpierw linie, później cienie i tak rysuję. I oczywiście również pozdrawiam Kubę K10. Następne pytanie jest od Starego Wygi, którego już na samym starcie gorąco pozdrawiam. 17 łapka, witam pytanko. Czy będziesz robił promo innych kanałów? Wyga chętny, pozdrowienia na wesoło.
Nad promo w ogóle nie zastanawiałem się jeszcze, ale jeżeli na przykład bym robił, to oczywiście powiadomię Was o tym. Następne pytanie od Zasimowanej. Witam serdecznie, również witam. Moje pytanie do Q&A. Czy będzie jeszcze jakiś odcinek z serii, na przykład jak narysować jakiegoś Pokemona, łapeczka i pozdrawiam. Oczywiście w przyszłości jeszcze na pewno będą jeszcze filmy z rysowania. No i też myślę, że jeszcze narysuję jakiegoś Pokemona. Dlaczego nie? A z drugiej strony bardzo lubiłem tę kreskówkę. No i również pozdrawiam. Następne pytanko, ale już komentarz od Grzegorza Lotnika. Pozdrowienia. I również pozdrawiam i dziękuję za łapeczkę. Kolejny komentarz od Gosi Promyk. Witaj, Rafał. Piękne wideo. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, Gosiu. Również ciepło pozdrawiam. To ciekawe. Łapka w górę. Oczywiście bardzo dziękuję i także pozdrawiam. Kolejny komentarz od Wojciecha Zawady. Witam. 10. łapka. Również bardzo dziękuję za łapeczkę i bardzo gorąco pozdrawiam Wojciecha. Następne pytanie już tym razem. Jednak za kapior postanowiłeś napisać pytanie, bo na początku było, jak pamiętamy, łapka. Rafał, jakie masz hobby? Czy lubisz uprawiać sport? A jak tak, to jaki? Pozdro. Jeśli chodzi o sporty, to najczęściej praktycznie lubiłem biegać. Od czasu do czasu pobiegać. Ewentualnie dużo jeździłem rowerkiem. Lubiłem jeździć rowerem, czasami nawet nie jechałem samochodem, a wolałem jechać rowerem. Do pracy, do sklepu. Chyba, że już naprawdę gdzieś się śpieszyłem, no to wtedy w samochód skakiwałem, ale zazwyczaj zawsze rowerem. I myślę, że to też są sporty, w końcu na zdrowie. Teraz obecnie, no tak muszę na siebie troszkę uważać. Po tym małym zabiegu, co miałem na kręgosłup. No ale z czasem myślę, że szybko dojdę do siebie i znów będę mógł biegać. Obecnie trochę się tak, no nie umiem za bardzo jeszcze biegać, ponieważ czuję, że jeszcze te moje nóżki nie są tak w pełni sprawne, ponieważ miałem tą rwę kulszową, no jak wiecie, może wiecie, jak to wygląda i strasznie to boli. Nie czujemy palców lub ani nóg. Zależy, u każdej osoby może się to inaczej objawiać. No ale jeśli chodzi o sporty, no to myślę, że jazda na rowerze i bieganie. I oczywiście również pozdrawiam za kapiora. Kolejny komentarz jest od Lola K. Cześć, pozdrawiam. Również gorąco pozdrawiam. Kolejny komentarz jest od Kibelek N57. No i fajnie. No i fajnie, myślę. No i oczywiście pozdrawiam Kibelek N57. Również zapraszam na kanał, ponieważ fajne filmy właśnie pojawiają się. Łowcy, również nagrywacie świetne filmy, świetne parodie i bardzo często lubię do Was spadać. No i co właśnie tutaj łowcy napisali? Interesuje mnie część techniczna. Jaka aplikacja do montażu filmów? Czym nagrywasz i jaki masz mikrofon? Pozdrawiamy Cię serdecznie i łapka w górę. Jeśli chodzi tutaj o część techniczną, czyli aplikacja, czyli program, rozumiem, bo zazwyczaj to montuję na laptopie, na komputerze raczej nie. I używam Movie Makera. Movie Maker lub jeszcze mamy tutaj dostępną Windows 10 taką aplikację, czy też program zdjęcia i tam też możemy kleić swoje właśnie filmy, ale najczęściej właśnie Movie Maker. Jest to prosty program, darmowy, a przy troszkę odrobinie pomyślenia, takiego pokombinowania można zrobić jeszcze tam lepsze efekty przejścia, ponieważ można wyrenderować film na przykład dwukrotnie, prawda? No i jeszcze raz przełożyć tam te przejścia i naprawdę też ciekawie to wygląda według mnie. No i właśnie tego programu używam. A jeśli chodzi, czym nagrywasz? No jeżeli chodzi o nagrywanie, teraz obecnie nagrywam laptopem, a za pomocą programu Active Presenter, żeby nagrać właśnie tutaj te pytanka i kamerę. I używam mikrofonu jeszcze tutaj akurat do tego nagrania, bo przy kamerze nie używam w ogóle mikrofonu, ponieważ myślę, że nie są one konieczne. Tutaj mam mikrofon taki krawatowy, jak widzicie. Mikrofon Boya mam tutaj go. No i właśnie dzięki niemu teraz będziecie mogli mnie dobrze słyszeć, ponieważ z laptopa jednak dźwięk jest trochę kiepski, więc zalecam właśnie zawsze mikrofon tutaj używać. Ale jeśli chodzi o kamerę, którą nagrywam, to nie używam raczej mikrofonu. Jeszcze ewentualnie do nagrywania gier, tak jak na przykład teraz nagrywam serię Crasha, właśnie tam też używam mikrofonu, też zazwyczaj tego. Jeszcze mam taki na statywie, ale już nie pamiętam jaką on ma nazwę, ale on nie był drogi. Kosztował około 100 chyba.
Jeszcze tutaj jest pytanko, czym nagrywasz? No nagrywam, zazwyczaj pierwsze moje filmy na kanale nagrywałem telefonem, Honorem 5X, no a potem już lustrzanką. Lustrzankę sobie tam jakąś sprawiłem, jest to Nikon D5200 i używam najczęściej obiektywu od 18 do 105 mm. Tak w miarę, żeby sobie troszkę tam oddalić, rozmazać tło, przybliżyć. To jest taki właśnie dobry obiektyw nawet. No i dziękuję za pytanko i oczywiście pozdrawiam łowcy. I kolejne pytanie jest od Galaxy Ninja Gaming. Tutaj tyle pytań zostało zadanych, że nie wiem o co pytać teraz. Pierwsze pytanie. Co skłoniło Cię do nagrywania filmów na YouTubie? To jest naprawdę dobre pytanie i powiem szczerze, że chyba to, że sam chciałem tworzyć też właśnie filmy na YouTuba i dzielić się z innymi osobami moją opinią na przykład na wybrane przedmioty, czy też wiertarki, czy to gry, czy unboxingi, recenzje. Jak wiecie, nagrywam bardzo różne filmy. No i lubię nagrywać. Lubiłem w ogóle nagrywać wcześniej, nawet jeszcze zanim założyłem ten kanał, to nagrywałem sobie filmy, robiłem dużo zdjęć. No i pomyślałem właśnie potem, że zacznę też nagrywać. Spróbuję właśnie, jak mi to pójdzie. I nawet całkiem nieźle mi to idzie. I drugie pytanie. Ulubiony kanał na YouTubie. Jeśli chodzi o ulubiony kanał, to nie mam żadnego takiego wyszukanego kanału, ale najbardziej lubię praktycznie oglądać wszystkich. Gry, na przykład najczęściej gry i jeszcze również filmy kulinarne, czyli o gotowaniu. Chociaż może dziwnie to wyglądać, ale również lubię oglądać. A tak ogólnie to wszystkie kanały są świetne. Przynajmniej osoby, które właśnie wpadają do mnie, ja do nich, to wszyscy świetne materiały nagrywacie i tutaj nie mam za bardzo takiego wyszukanego ulubiony kanał. Nie wiem, mój? Nie no, żartuję. Nie, tak szczerze to nie wiem. Nie myślałem o tym. Trzecie pytanie. Ile czasu dziennie spędzasz przed komputerem lub telefonem? Różnie, powiem szczerze. Najmniej to może było 20 minut, a najwięcej to chyba był prawie że cały dzień. Ale tak dziennie, jeśli miałbym to tak podzielić na dziennie, to nie wiem. No teraz akurat więcej, ponieważ jestem właśnie na zwolnieniu. Nie wiem, ile czasu dziennie. No. Teraz może z 5 godzin, 6. A tak zazwyczaj jak już się pracuje, jeśli chodzi do pracy, ma się te obowiązki, no to różnie. Czasami godzinka, dwie. Czasami podpowiadam właśnie na komentarze, wrzucę jakiś film i to tyle. No jeśli jest jeszcze czas, no to coś tam pooglądam. Kolejne pytanie. Czwarte. Facebook czy YouTube? Oczywiście tylko i wyłącznie YouTube. Wszystkie moje filmy dodaję tylko i wyłącznie na YouTube'a, nie na żadne inne serwisy, tylko YouTube. Piąte pytanie. Kiedy odkryłeś w sobie talent rysowania? No nie wiem, praktycznie to już w szkole, w podstawówce to było? Czy w zerówce to było? To pani właśnie pierwsza mi jakaś powiedziała, że bardzo ładnie rysuje. I wtedy właśnie tak od czasu do czasu też rysowałem. Ale kiedy to było dokładnie, to nie pamiętam. Chodziłem gdzieś, no byłem jeszcze dzieckiem praktycznie, do zerówki, podstawówki gdzieś. Chociaż wtedy nie rysowałem jeszcze tak jak teraz, ponieważ teraz jeszcze już jak jestem dorosły, to od czasu do czasu też troszkę rysuję i ostatnio też właśnie pomyślałem, że będę nagrywał filmy jak rysuję. I nawet całkiem fajnie to wychodzi. Ale dokładnej daty to nie pamiętam kiedy. Może miałem, no ile mogłem mieć, z 8 lat. Chociaż wtedy nie rysowałem jeszcze tak jak teraz. Kolejne pytanie. Czy mnie lubisz? Oczywiście, że bardzo lubię Galaxy Ninja Gaming. Dlaczego miałbym nie lubić? I czy pozdrowię na odcinku? Oczywiście, chyba już pozdrowiłem na początku, ale pozdrawiam oczywiście. No i oczywiście czekam na kolejne filmy na kanale Galaxy Ninja Gaming, ponieważ również świetne wideo nagrywasz. I również pozdrawiam, już po raz trzeci. Kolejne pytanie jest od Zbigniew Nowakowski. Siemka. Pozdrawiam. No, dziękuję Zbigniew za łapkę i oczywiście za pozdrowienia i także gorąco pozdrawiam. I kolejne pytanie mamy od Bikeratora, którego oczywiście na samym starcie już pozdrawiam. Rafale, czym nagrywasz? Czym nagrywam? Ale chodzi tutaj chyba o filmy, bo o gry na przykład to może tam mniej. No, jeśli chodzi o filmy, to różnie.
Przecież telefonem teraz mnie nie nagrywam. Telefon albo kamera. Kamera Nikon D5200, a telefon Honor 5X. Chociaż ten telefon to już jest taki przeżytek trochę i nie ma jakoś mega dobrej rozdzielczości. Ale pierwsze moje filmy nagrywałem tylko telefonem. Potem już przerzuciłem się na kamerę. Ja chciałem już, żeby moje filmy były tam w lepszej klatkowości, lepszej rozdzielczości. Drugie pytanie, jaką aplikacją robisz postprodukcję? Czyli już mówiłem wcześniej, że Movie Maker, albo jeszcze dodatkowo tutaj mamy na Windows 10 zdjęcia, ale tam mało, bardziej na Movie Makerze jednak. I trzecie, czy dopada Ciebie brak weny do filmowania? Łapka jak zwykle i pozdro. Oczywiście bardzo pozdrawiam. Brak weny do filmowania? Raczej nigdy tak nie miałem, chyba że byłem zmęczony po pracy na przykład. Chciałem nagrać jakiś film, ale jakoś nie chciało mi się, ale wiem, że to też może po pracy. Ale tak raczej chyba nie, weny, nie miałem nigdy. Zawsze jak było coś ciekawego do nagrania, to starałem się to nagrać. Chyba że na przykład padało, była brzydka pogoda, to nie chciałem już wystawiać kamery na zewnątrz, no to wtedy sobie odpuściłem, ale tak to zazwyczaj nie miałem. Chociaż każdy może mieć na przykład troszkę tam nie chce się na przykład nagrywać, bo jednak to zajmuje trochę czasu, nagranie, montaż, potem rzucenie. No ale przecież na spokojnie zawsze tam, choćby jeden film na miesiąc, zawsze na pewno uda mi się nagrać czy wrzucić. I oczywiście także gorąco pozdrawiam Bikreatora. I tutaj jeszcze Bikreator chyba nawet pytał się. Nie, tutaj jeszcze Wojciech Zawada, dołączam się do tych pytań. I oczywiście pozdrawiam. I tutaj odpowiedziałem Bikreatorowi, że dziękuję za pytanka, serdecznie pozdrawiam. Tutaj jeszcze kolejne pytanie jest już od Art & The Player. Czyli tutaj to mamy. Dobra, to możemy ukryć. I oczywiście pozdrawiam Art & The Player i cześć Rafał, będziesz nagrywał nową grę, pozdrawiam serdecznie, masz lajka ode mnie, dziękuję bardzo. Oczywiście co jakiś czas, najczęściej na jesień nagrywam gameplaye, teraz obecnie zabrałem się za serię Crash Team Racing Nitro Fueled. Jest to praktycznie jedna z moich ulubionych gier, które pamiętam na pierwszą PlayStation i oczywiście mam ją tą standardową, ale ta nowa, ten remake, to grafika naprawdę jest świetna. No i oczywiście co jakiś czas na pewno pojawi się tam jakaś gra na komputer czy na konsolę. I oczywiście bardzo gorąco pozdrawiam. Kolejne pytanie Olivier LL zadał. Od ilu lat rysujesz i malujesz? Pozdro Olivier, łapka 9. Dziękuję Olivier, również gorąco pozdrawiam. Jeśli chodzi od ilu lat rysuję? No w szkole już rysowałem. Te lata można by było policzyć. Czasami na matematyce, ogólnie, no obojętnie jakie lekcji, to w zeszycie z tyłu na kartkach były rysunki, tam na przykład Chipa i Dale'a, to jeszcze te bajki, co się oglądało, choćby na TVP1, Muminki nawet, to też rysowałem, chociaż wtedy nie umiałem jeszcze tak jakoś mega ładnie rysować, ale i tak panie mówiły zawsze nauczycielki, że ładnie rysuję. Ale od ilu lat dokładnie? No myślę, że około 20 na pewno, bo jak miałem 10 lat, to już rysowałem w zeszytach. No i kolejne pytania mamy od Iplato 2, oczywiście, którego pozdrawiam. To jest troszkę pytań. Pierwsze pytanie, czy masz dziewczynę? Obecnie nie. Obecnie nie mam, jakoś nie szukam, ponieważ nigdy nie miałem szczęścia do dziewczyn. Drugie pytanie, masz rodzeństwo? Oczywiście mam siostrę, tylko jedną. Gdzie mieszkasz? Gdzie mieszkam? Oczywiście no w Polsce. No mogę zdradzić województwo łódzkie. Ile jesteś na YouTubie? No już jestem od 2018, więc 2 lata. Tak, raczej tak, od 2018. Kolejne pytanie, czy będziesz coś innego nagrywał? Nie wiem jak tutaj rozumieć coś innego. No nagrywam gry, recenzje, unboxingi. No, filmy różne praktycznie, więc nie wiem. No na pewno coś tam jeszcze, różne filmy się nagrywa, ale coś innego to nie wiem dokładnie o co tutaj chodzi w tym pytaniu. No ale z pewnością filmy będą różne, to na pewno. Kolejne pytanie, czy masz zamiar robić live'y? Tutaj chyba i plato lekki błąd zrobiłeś. Live'y nie, chyba nie, nie myślałem jeszcze o live'ach. Zawsze po prostu filmy, nagrane filmy, zmontowane filmy. Może kiedyś zobaczymy. Kolejne pytanie, jaki będzie specjał na 1000 subskrypcji? No nie zastanawiałem się jeszcze nad tym. Na pewno będą jakieś podziękowania, jakiś film dodatkowy. No zobaczę, myślę, że coś się pojawi. Kolejne pytanie, jaki masz komputer?
Jeśli chodzi o komputer, jaki używam, to ja jestem bardziej gustuję w laptopie, ze względu, że laptopa wszędzie mogę zabrać ze sobą i że wszędzie coś tam podziałać, prawda, z filmami, czy z, które nagrałem. Więc mam laptopa Toshibę, jest to Satellite R630. I na tym właśnie laptopie najczęściej montuję wszystkie filmy. Ile masz lat? Obecnie mam 29 lat. Kolejne pytanie. Czy coś zarabiasz z YouTube'em? Obecnie nie. Musiałbym mieć chyba co najmniej te 1000 subskrypcji, aby już włączyć reklamy. Ale obecnie nic nie zarabiam. Kolejne pytanie. Czy chodzisz do pracy oprócz YouTube'a? Oczywiście. Pracuję jako hydraulik. Bo YouTube to jest takie praktycznie moja rozrywka, moje zainteresowanie, które wykonuję. To nie jest taka moja praca. Chociaż trzeba to zrobić, żeby nagrać, demontować. Ale do pracy chodzę, oczywiście. Każdy musi chyba chodzić. Kolejne pytanie. A będziesz na bieżąco u mnie na kanale? Myślę, że będę na odcinkach. Pozdro. No oczywiście wpadam co jakiś czas na kanał i Plato 2. Chociaż i Plato chyba już zmienił kanał, bo wiem, że tutaj było coś. Ja tutaj chyba wtedy jeszcze na jedno pytanie odpowiedziałem, że właśnie dziękuję jej wieczorkiem. Zazwyczaj jestem najczęściej wieczorkiem właśnie. O tej porze będę wpadał. No i tutaj oczywiście pozdrawiam i Plato i oczywiście kolejne pytania. Już ostatnie pytania od ostatnich dwóch osób. Tylko tutaj tych pytań jest sporo. Ale słonko pięknie świeci. Ostatnio tak deszcz ostro padał. A teraz mamy tutaj taką ładną pogodę. Kolejne pytanie od Kewki. Ujejciu, ile ich jest? Aż ile? 40? 38? Ale myślę, że tak na szybko odpowiem. Ile masz lat? To już mówiłem, 29. Drugie pytanie, od kiedy nagrywasz? To było od 18 lutego 2018 roku. Tak mi się wydaje. Że od tego właśnie czasu. Trzecie pytanie, czy nagrywasz z pasji? No raczej tak. Ponieważ lubię nagrywać, więc raczej myślę, że z pasji. Tylko i wyłącznie. Czwarte pytanie. Jaka szkołę zdałeś? No jestem po szkole zawodowej. Piąte pytanie. Czy chodziłeś do szkoły malarskiej? Niestety nie. Chociaż troszkę potem myślałem już, że mogłem może iść i uczyć się rysować. Myślę, że na pewno pięknie bym rysował. No ale teraz to i tak już raczej chyba nigdzie się nie wybiorę, chociaż i tak mógłbym jeszcze wybrać się do szkoły na przykład, gdybym chciał profesjonalnie rysować, no ale jeszcze o tym na razie nie myślałem. Szóste pytanie, twoje hobby. Hobby. Nie wiem, czy mam jakieś hobby, raczej chyba nie. Siódme pytanie, jeśli chodzi o hobby, to lubię jeszcze zbierać stare monety. Monety, banknoty, mam kilka. To takie moje hobby. Jeżeli ktoś tam znajomy mówi, że coś ma jakieś stare, to lubię właśnie takie zbierać w starocie. I myślę, że za jakiś czas one mogą być dużo warte. I hobby. No chyba, że jeszcze na przykład kolekcję gier. Można byłoby nazwać hobby. Lubię kolekcjonować gry, ale zazwyczaj kupuję gry takie, które mnie interesują i lubię właśnie w takie gry grać. Czyli jakieś wyścigi, horrory. I kolejne pytanie, siódme. Czy masz zwierzę? Jeśli chodzi o zwierzę, to kota. Kota Maciusia, tak. Bardzo często marudzi. Chociaż on jest członkiem naszej rodziny. Praktycznie nie mówię, że jest mój, ponieważ wiadomo, że zwierzak to nie jest rzecz. No ale mam kota. Miałem kiedyś też chomika, miałem świnkę morską, miałem myszoskoczka. No ale niestety wiadomo, że zwierzątka nie mogą żyć wiecznie, a potem, gdy odejdą, niestety tak brakuje ich i tak smutno jest, gdy ich już nie ma. No ale, no co zrobić? Kolejne pytanie. Dziewiąte. Co cię nakłoniło do nagrywania? To już wcześniej mówiłem właśnie, że chciałem tworzyć YouTube'a po prostu z pasji, aby dzielić się właśnie moimi opiniami z innymi osobami. Chyba to mnie tylko skłoniło. Nie myślałem tutaj, żeby zarabiać. No nie sądziłem, że będę miał tyle subskrypcji, że aż prawie pod 1000. Nie myślałem o tym nawet. Pamiętam pierwsze moje filmy, kurczę, wrzuciło się film i tu zero łapek, zero komentarzy, zero wyświetleń. To były czasy. A potem z czasem jednak znajdowałem właśnie nowe osoby, nowych widzów, wpadałem do nich, oni wpadali do mnie i tak to się właśnie zaczęło.
Kolejne pytanie, które to było? Dziewiąte, teraz dziesiąte. Zostawisz mi suba? Jeśli chodzi o suba, to już od dawna ciebie Kefkiu subuje. Ile masz gier? 11 pytanie. No jejku, sporo. No, nie umiem tego powiedzieć. Wszystkich? Z tysiące chyba. Nie, no nie powiem tak dokładnie. Około tysiąc może z hakiem. Gdzieś coś koło tego. Jeśli chodzi o wszystkie gry na PlayStation, na Pegasusa, wszystkie w ogóle na komputer, to około tysiąca może być. Mam, nie no, więcej być. Z 1500 gdzieś w granicach. 12. Twój ulubiony film. Mój ulubiony film. Najbardziej lubiłem filmy ze Stevenem Seagalem. Na przykład Liberator, ale również Resident Evil. Wszystkie części właśnie. To jest taki mój ulubiony, często lubię go oglądać znowu. Po raz kolejny. Twój ulubiony serial. O, jeśli chodzi o seriale, to jest ich kilka. Chociaż one są bardziej animowane, a nie dla dorosłych. Takie seriale jak Big Mouth, Chłopaki z baraków. Jeszcze lubiłem również The Walking Dead oglądać. I jeszcze kilka. Paradise na przykład również. To są takie seriale animowane, ale są naprawdę śmieszne i można miło spędzić czas. 14 pytanie. Czy oglądasz telewizję? Bardzo mało. Mało. Czasami to w ogóle nie ma takiego dnia, żebym nie oglądał, a czasami to nawet miesiąc nie oglądam. To zależy, ale oglądam od czasu do czasu. Włączę, ale jeśli chodzi tutaj o YouTube'a, to najczęściej oglądam na komputerze. Chociaż na telewizorze też mam możliwość, ponieważ mam właśnie telewizor z zbudowanym Wi-Fi. No to... Ale mało. Bardziej na telefonie oglądam lub na YouTubie. No chyba, że jedynie wiadomości, co się dzieje na świecie, no to wtedy włączę, ale to wiadomo, że teraz w wiadomościach to jest tylko jedno i to samo. Kolejne pytanie. Z jakiego sklepu masz ołówki kredki? Nie, to jeszcze było. Jeździsz na czymś? No, najczęściej na rowerze lub jeszcze lubię jeździć na hoverboardzie. Ale teraz też mało jeździłem, ponieważ tak zawsze nie było czasu. No i jedynie samochodem lubię też jeździć. I kolejne pytanie. 16. Z jakiego sklepu masz ołówki i kredki? Oczywiście ten zestaw kupiłem na Allegro. Tylko już teraz nie pamiętam, jaki to był sklep. Ale kupiłem to na Allegro. Jakby wpisać na Allegro, na pewno znaleźlibyście. To się nazywało chyba profesjonalny zestaw ołówków. To właśnie nie pamiętam, jaka była nazwa, firma tych ołówków, ale możecie wrócić właśnie do tego filmu, tam zobaczycie, wpiszecie na przykład na Allegro, bo na Allegro właśnie to kupiłem. No i tam znajdziecie. Nie pamiętam już dokładnie, jaki to był sklep i skąd mi to w ogóle przyszło. Kolejne pytanie. Od kiedy rysujesz? No około, miałem 10 lat, to już rysowałem. 18 pytanie. Czy miałeś kiedyś czerwony pasek? Niestety nie miałem. Chociaż nie byłem jakimś takim, no, aż tragicznym uczniem, ale nie miałem. Jakoś nie chciało mi się uczyć. Wolałem bardziej grać w gry. Kolejne pytanie. Czy miałeś kiedyś... Nie, w tym roku się urodziłeś. W 1991. Do jakiego sklepu najczęściej chodzisz? Najczęściej to chyba Biedronka. Albo Dino. Tylko do spożywczego najwięcej się chodzi. Kolejne pytanie. Czy oglądasz Netflixa? Od czasu do czasu tak. Ostatnio oglądałem właśnie tam moje seriale, które wcześniej wymieniłem. Kolejne pytanie. Czy byłeś w kinie? W kinie jeszcze w ogóle nie byłem. Nie myślałem, żeby iść do kina. Zawsze wolałem film włączyć sobie na laptopie albo przed telewizorem. Czy chodzisz do kościoła? No wiadomo, że powinno się chodzić. No czasu do czasu idę. 24 pytanie. Ile masz wzrostu? No jestem akurat wysoki. Może zauważyliście choćby w jakimś moim filmie. No prawie 2 metry. 1,98 m. Kolejne pytanie, 25. Od kiedy kolekcjonujesz gry? Ujejku, to już też dawno. Kiedy miałem pierwsze PlayStation, ale to już też nie pamiętam. Kupiłem używane na pewno. Ale gdzieś koło 15 lat? Nie no, może mniej. 10? Teraz nie pamiętam. Wiem, że w Pegasusa grałem, to miałem koło 10 albo nawet mniej. Tu pisze, od kiedy kolekcjonuję gry, tak? Ale nie ma dokładnie... Jakie gry? No to ja myślę, że od 10 lat gdzieś. Może 8. Te pierwsze gry to na Pegasusa. Wtedy zbierałem te dyskietki. To jeszcze można było kupić. Teraz to już tak ciężko kupić. Może jedynie na aukcjach internetowych. 26 pytanie. Jaki masz komputer? Nie, używam laptopa R630. Chociaż mówiłem już wcześniej.
27 pytanie. Czy masz syna lub córkę? Córkę przez zamknięte się pisze. Nie mam. Obecnie nie mam. Ile plus minus jest u ciebie zachorowań na koronawirusa? Akurat u mnie tutaj w tym województwie to jest tak średnio. Jeśli chodzi o... No tak, średnio gdzieś tak. Ale trzeba zawsze mieć maseczkę i dezynfekować ręce. 29. Czy kochasz twoich fanów? Oczywiście, że tak. Dlaczego miałbym nie kochać fanów? 30. pytanie. Czy pozdrowisz mnie na Q&A? Oczywiście, że pozdrowię. I pozdrawiam. 31. O której nagrywasz Q&A? No, nagrywam je dokładnie 19 października o godzinie... Teraz dokładnie, moi drodzy, jest godzina 12:58. Kolejne pytanie. Muszę sobie tutaj je znaczyć, bo się gubię. O której nagrywasz Q&A? Mamy 32. Co porabiasz w wolnym czasie? No różnie. Albo oglądam YouTube'a, albo coś tam robię. Sprzątam najczęściej, bo trzeba dbać o porządek. Zresztą teraz to tak w wolnym czasie staram się nie sprzątać. Ale trzeba posprzątać. No i w wolnym czasie też lubię porysować, zagrać w jakąś grę na Play'a, na PlayStation 4. Jakiś odcinek nagrać, coś zmontować. Kolejne pytanie, 33. Kiedy kolejny poradnik w rysowaniu? Teraz obecnie? No nie wiem, może mamy dzisiaj poniedziałek, może w przyszłym tygodniu. Kolejne pytanie. Lubisz gry planszowe? Jeśli chodzi o gry planszowe, to szachy lub chińczyk. 36. pytanie. Czy oglądasz koszykówkę, siatkówkę? Nie, jeśli chodzi tutaj o koszykówkę, to nie, mało. I 38. Czy masz własnego Discorda? Nie, niestety nie mam. I pozdrawiam. Również gorąco pozdrawiam. Dziękuję za tyle, tak wiele pytań. Oczywiście to jest moja odpowiedź do Kiew. I kolejne pytania są od Magda, MagdyTM. To możliwe, że te pytania również będą się troszkę powtarzać. Pierwsze pytanie. Jaką porę roku lubisz? Myślę, że... lato. Zimy chyba nikt nie lubi, chociaż no wtedy z drugiej strony zimą możemy się śniegiem porzucać, no ale ja tam bardziej wolę, jak jest cieplej. Drugie pytanie. Czy lubisz mnie? Oczywiście, że lubię. Dlaczego miałbym nie lubić? Trzecie pytanie. Chciałbyś dalej być w przyszłości youtuberem? Myślę, że tak, że będę dalej nagrywał co jakiś czas. Na pewno nie przestanę nagrywać, no chyba, że coś by mi się z kanałem stało, na przykład przez przypadek zgubiłbym na przykład hasło czy coś i nie mógłbym się zalogować. Chociaż wtedy możemy to jakoś jeszcze odzyskać, ale tak to zazwyczaj z pewnością zawsze będę nagrywał. Co jakiś czas jakiś kolejny film się pojawi. A jeśli chodzi o filmy, to mogą pojawiać się w różnych odstępach czasowych, moi drodzy. Gdy na przykład może się nie pojawić nic miesiąc, dwa, ale później znów, gdy będę miał troszkę czasu, to znowu coś wrzucę. Bo to u mnie jest to różnie bardzo z tym czasem i różnie nagrywam. Kolejne pytanie. Twoje ulubione gry? Mam bardzo wiele ulubionych gier, choćby ta, w którą obecnie gram, czyli Crash Team Racing Nitro Fueled. Chwytmy tutaj na PlayStation 4 na przykład, A Plague Tale Innocence, Dead Island, jakieby tu jeszcze Residenta Evila również bardzo lubię. Jest ich masę. Jeszcze teraz na Pegasusa również Mario, Bomberman. No jest wiele. Chibi Day na przykład też. Kreskówkę ogólnie też lubiłem. Kolejne pytanie. No mam wiele ulubionych gier. Miał to wymieniać, to odcinek by chyba musiał z godzinę trwać. Piąte pytanie. Co będzie na twoim kanale jeszcze? No na pewno unboxingi, recenzje, testy, gameplaye. No i zobaczymy. Kolejne pytanie. Masz zwierzątko? Oczywiście mam kotka. Kota Macieja. Siódme pytanie. Lubisz koty czy psy? Myślę, że i to i to. Lubię wszystkie zwierzęta, jeśli nie gryzą, oczywiście. Pytanie ósme. Czy jesteś wierzący? Oczywiście, że tak. Dziewiąte pytanie. Lubisz mieszkać na wsi czy w mieście? Bardziej jednak na wsi. Jest bardziej spokojnie, myślę. Dziesiąte pytanie.
Coca-Cola czy Pepsi? Jeśli chodzi o Coca-Colę czy Pepsi, to staram się nie pić właśnie tych napojów ze względu, że są one niezdrowe i niestety źle wpływają na zęby. No ale jeśli miałbym wybrać, to jedynie kolę. Pytanie 11. Zapiekanka czy pizza? Myślę, że i to. Ale lubię pizzę taką z pizzerii, nie ze sklepu mrożoną, ponieważ takie pizze to już są też trochę niezdrowe. Jedynie właśnie zamawiam pizzę, jak już coś. Pytanie 11. Nie, 12. Muszę tutaj sobie tak, gdzie, które pytanie czytam. Chciałbyś, żeby wakacje były dłuższe? No, sam nie wiem. Jak chodziłem do szkoły, to z pewnością tak. Bo teraz i tak już wakacji nie mam, bo jestem już dorosły, ale fajnie by było, jakby były dłuższe. Chociaż z drugiej strony 2 miesiące to i tak dosyć sporo. 13. pytanie. Kim chciałbyś być w przyszłości? Planowałem zostać wcześniej księdzem, ale jednak zdecydowałem się zostać hydraulikiem. Ja jeszcze myślałem nawet, żeby też zostać mechanikiem elektronicznym, czyli naprawiać typu komputery czy konsole na przykład, ale jednak tak czy siak zostałem właśnie hydraulikiem. No i tak sobie pracuję w tym zawodzie. Kolejne pytanie, 14. Dlaczego masz ukryte suby? Powiem szczerze, że zrobiłem taki eksperyment, jeśli chodzi tutaj o ukryte suby. Ze względu, że gdy ktoś widzi na przykład kanał i ma mało subskrypcji, to nie wchodzi na niego. A jeżeli z tych subskrypcji nie mam, to większość osób wbije, żeby zobaczyć, jakie są filmy, prawda? Dlatego właśnie zrobiłem taki eksperyment, bo ponieważ możliwe jest to, że więcej osób zasubskrybuje nasz kanał, gdy na niego wejdzie i zobaczy nasze filmy. Dlatego właśnie pomyślałem, że ukryję te subskrypcje i tak są na razie ukryte. Ale myślę, że będzie jeszcze czas, że je przywrócę z powrotem, ponieważ tak zrobiłem. No i powiem szczerze, że sporo osób zasubskrybowało mój kanał, ale nie wiem, czy to jest właśnie rezultat tego. Kolejne pytanie. 15. Pytanie. Czy będą na Twoim kanale challenge i lifehacki albo vlogi? No myślę, że vlogi bardziej będą. 16. pytanie. Będzie jakiś specjał na Twoim kanale, na ileś subów? No myślę, że na 1000 może coś będzie. 17. pytanie. Lubisz gry planszowe? Oczywiście tak. Chińczyk lub może być, mogą być szachy. Kolejne pytania. 18. Pokażę sprzęt, którym nagrywasz na YouTubie. No może nagram film o tym, jak wygląda moja kamera, na przykład nagrywarka do gier. Kolejne pytanie. 19. Kiedy masz urodziny? Urodziny mam 22 lipca. Urodziłem się właśnie w tym dniu. Taki nawet dobrze znany dzień, ponieważ wiem, że nawet jest jakaś ulica gdzieś 22 lipca niedaleko mnie. Właśnie wtedy się, w tym dniu się urodziłem. Pytanie kolejne, gdzie to jest? Pytanie, jesteś śpiochem? Jeśli chodzi o śpiochem, to tak. Ale jak trzeba wstać, to oczywiście wstanę nawet o 5, o 4, ale jeżeli jest możliwość, to nawet lubię pospać do 12. Dobra, to kiedy masz urodziny, to odpowiedziałem. 21. pytanie. Lubisz jeść zdrowe posiłki czy niezdrowe posiłki? No bardziej chyba zdrowe. Bardziej zdrowe. 22. pytanie. Twoja ulubiona potrawa? Moja ulubiona potrawa może być zupa pomidorowa, frytki na przykład. Co by tu jeszcze? No naleśniki również lubię. No jest wiele potraw. Ja praktycznie lubię wszystko. Ja nigdy nie powiedziałbym, że coś mi nie smakuje. Chociaż nawet jak mi coś by tam może nie smakowało, to warto zjeść i nie robić przykrości na przykład osobie, która ugotowała obiad czy cokolwiek. Ale myślę, że zupa pomidorowa. Najbardziej lubię. Lub barszczyk czerwony też. Gdzie to tutaj było? Twój ulubiony deser. No myślę, że lody bym powiedział, bo bardzo lubię lody. 24. Ferie czy wakacje? No bardziej jednak wakacje, ponieważ są dłuższe ferie, to tylko zazwyczaj 2 tygodnie. 25. pytanie. Lubisz czytać książki? Jak tak, to jakie tytuły książek? Powiem szczerze, że książek raczej mało czytam. Jedynie najczęściej to czytam książkę Czy wiesz, co jesz? Jest to książka z tymi właśnie związkami chemicznymi, które zazwyczaj są w produktach w jedzeniu. I właśnie tam najczęściej jak ktoś kupię, to patrzy na skład, co tam jest i patrzy w tą książkę, co to jest i czy to jest zdrowe. Może kiedyś też nagram film o tej książce. Kolejne pytanie. Jeśli chodzi o inne książki, to raczej tak mało czytam.
Pytanie, byłeś kiedyś za granicą? Jak tak, to gdzie? Nie, jeszcze nigdy nie byłem za granicą. Nigdy nie było takiej potrzeby, abym musiał wyjeżdżać. 27 pytanie, twój ulubiony serial? No to wcześniej wspominałem, jak to się mówiło? Big Mouth, tak. Chłopaki z baraków, The Walking Dead, Paradise na przykład. Wszystkie seriale animowane, te, które właśnie są dostępne na Netflixie, to one są bardzo fajne i lubię je oglądać. Kolejne pytanie. Twój ulubiony film? Myślę, że Resident Evil na przykład. Nawet Kraina Lodu też oglądałem, też jest fajny film. Chociaż to jest bardziej dla dzieci, ale w każdym z nas jest dziecko, prawda? Jeżeli ktoś jest dorosły, to dlaczego nie może obejrzeć filmu animowanego choćby? No i filmy ze Stevenem Seagalem również bardzo lubiłem oglądać. Horrory. Również najczęściej filmy o zombie, powiem szczerze. To lubię najbardziej takie filmy. Pytanie kolejne. Lubisz zwierzęta? Oczywiście, że tak. Kolejne pytanie. Ulubiony smak lodów? Myślę, że truskawkowy albo śmietankowy. 31 pytanie. Twój ulubiony napój na zimno? Może być to nawet woda mineralna. Obojętnie. 32 pytanie. Lubisz jeść czekoladę? No, lubię, ale jednak z ograniczeniem. 33 pytanie. Jaki masz metr wzrostu? Ile mam wysokości, tak? 1,98 m, prawie 2 metry. 34 pytanie, ile ważysz? Tak około 87 kg, ponieważ jestem dosyć szczupłą osobą. I to już wszystkie pytania, które zadałam na Q&A. Zostawiam kciuka w górę i powodzenia na Q&A. Pozdrawiam. Oczywiście dziękuję Magdi. I również gorąco pozdrawiam. I moi drodzy, tym właśnie dobiegliśmy do końca dzisiejszego tutaj Q&A. Tutaj oczywiście jeszcze Magda pisała również komentarze, ja również odpisałem. Oczywiście gorąco pozdrawiam. No i cóż, moi drodzy, myślę, że w tym momencie zakończymy sobie ten właśnie odcinek. No i moi drodzy, dobiegliśmy do końca Q&A. Myślę, że odpowiedziałem w miarę szczegółowo na wszystkie pytania, które zadaliście w komentarzach. No i na tym, moi drodzy, ciepło się z Wami żegnam. Dzięki za obejrzenie. Pozdrawiam Was i zapraszam na kolejne filmy na moim kanale. Myślę, że będę dalej kontynuował serię Crasha, a potem będą się pojawiały również różne recenzje, testy, unboxingi. A tymczasem do usłyszenia. Cześć!